Chciałem porozmawiać o twierdzeniu o kontach wpisanych, o koncie wpisanym i koncie środkowym w okręgu opartym, jeśli oba kąty oparte są na tym samym łuku. To ważne twierdzenie i ważne narzędzie do rozwiązywania różnych zadań, a także ważne narzędzie do układania tych zadań. No, co to jest kąt wpisany? No, kąt wpisany to jest kąt, którego trzy wierzchołek leży na okręgu, a ramiona przecinają ten okrąg w punktach A i B. No więc tu mamy kąt wpisany A, C, B. I jeśli punkt O jest środkiem tego okręgu, no to kąt środkowy to jest taki, którego wierzchołek jest w punkcie O, w środku okręgu, a ramiona przecinają okrąg też w jakichś punktach. No i jeżeli te punkty są takie same w przypadku tych dwóch kątów, no to mówimy, że one się opierają o ten sam łuk AB. No i teraz sztuka polega na tym, żeby jeżeli miarą kąta wpisanego jest x, a środkowego y, to znaleźć relację między kątami x i y. No i szkic dowodu tutaj zaproponuję, nie będzie to pełny dowód. Pełny dowód wymagałby tam jeszcze rozpatrzenia jednej jakby konfiguracji. No ale zacznijmy od takiego przypadku szczególnego, w którym ramiona tego kąta środkowego, ramię OA i ramię kąta wpisanego CA leżą na jednej średnicy. No, czyli dokładnie rzecz biorąc, CA to jest średnica, a OA to jest promień, który leży na tej samej średnicy. No to mamy wtedy taką sytuację. No i zauważmy, że trójkąt COB jest równoramienny, dlatego że OC i OB to są odcinki, to są promienie tego okręgu, prawda? No jeżeli tak, to możemy sobie zauważyć, że te dwa kąty są równe, tak? OCB i OBC są równe, no a ten kąt tutaj to jest nic innego jak 180 stopni minus 2x. No, cudownie. No, ale jeżeli tak, no to kąt Y i ten kąt 180 stopni minus 2x to są kąty, które dopełniają się do kąta pełnego, tak? Czyli kąt AOC to jest kąt półpełnego, oczywiście, przepraszam, półpełnego. No więc kąt Y to jest 180 minus ten kąt, czyli 2x. Innymi słowy, w takiej konfiguracji miara kąta środkowego jest dwa razy większa niż miara kąta wpisanego. No a teraz jak rozważymy nieco bardziej ogólny przykład, no to można go łatwo sprowadzić do już rozpatrywanego przykładu. Tak? Wystarczy poprowadzić średnicę z punktu C przez punkt O. Ona przetnie ten okrąg gdzieś w punkcie D. No i mamy teraz tutaj przypadek, który rozpada się na dwa przypadki. No tu mamy kąt jakiś x1, tu mamy kąt x2, tu mamy kąt y1 i tu mamy kąt y2. No i chcemy obliczyć kąt AOB, no to kąt AOB jest sumą kątów y1 i y2, ale każdy z tych kątów spełnia tą relację, którą tutaj wyprowadziliśmy. Prawda? No więc y1 to jest 2x1, a y2 to jest 2x2, czyli można zapisać to w ten sposób, wyciągnąć dwójkę przed nawias, tam nieco upraszczając notację, napisać, że to jest 2x1 plus x2, czyli dwa razy kąt ACB. No i znowu dochodzimy do takich samych wniosków. Tu 2 powinno być 2x1 plus x2, a CB, tak, dwa razy kąta CB.
dochodzimy do tych samych wniosków, do takiego samego wniosku, że ten kąt środkowy ma miarę dwa razy większą niż kąt wpisany. No i to nam będzie potrzebne, żeby udowodnić odwrotne twierdzenie Pitagorasa. Mianowicie, że jeżeli mamy... wniosek z tego jest taki, że jeżeli mamy kąt oparty o średnicę, kąt wpisany, no to ten kąt jest prosty, tak? No bo kąt środkowy jest półpełny, połowa kąta półpełnego to jest kąt prosty i będzie to nam potrzebne, jak będziemy chcieli udowodnić odwrotne twierdzenie Pitagorasa. Gdzie jest to odwrotne twierdzenie Pitagorasa? Dalej po prostu jest. Dobrze. Na tej samej tablicy albo dalej. No i twierdzenie Pitagorasa to wszyscy znają. Jeżeli mamy kąt, trójkąt prostokątny o przyprostokątnych A i B i przeciwprostokątnej C, no to te długości tych boków spełniają taką zależność, a odwrotne twierdzenie Pitagorasa mówi, że jeżeli mamy trzy dodatnie liczby rzeczywiste, które spełniają taką zależność, to trójkąt o bokach A, B i C jest trójkątem prostokątnym. No i C oczywiście jest przeciwprostokątną jako najdłuższym bokiem. No i teraz co będziemy chcieli udowodnić? No narysujemy sobie ten trójkąt, znajdziemy sobie punkt O, który leży w środku boku AB. Ten bok AB ma długość C, no w związku z tym długość odcinków OB i AO to jest C'. No i będziemy chcieli udowodnić, że odległość wierzchołka C od środka boku AB jest taka sama jak odległość punktu O od punktu B czy punktu O od punktu A, czyli te wszystkie trzy odcinki są równe, czyli można potraktować je jako promienie okręgu opisanego na tym trójkącie, a jednocześnie kąt ACB będzie oparty o ten sam łuk co średnica, bo wtedy AB będzie średnicą okręgu. No i w związku z tym będzie prosty. No w tym celu musimy udowodnić, że OC jest równe OB albo AO, albo po prostu jest równe C'. No to zrobimy to w taki sposób, że spuścimy sobie z wierzchołka C wysokość na punkt AB. Ten punkt spadku tej wysokości oznaczymy przez D, a odcinek DO jako X. No i będziemy chcieli wykorzystać twierdzenie Pitagorasa, tak? Kilkakrotnie. Raz dla trójkąta ADC, no to tu h kwadrat to jest a kwadrat minus ad do kwadratu, no ale ad do kwadratu to jest ao minus x, tak, czyli c'' minus x. No a po drugiej stronie mamy analogiczną sytuację, tylko tym razem h kwadrat to jest b kwadrat minus odcinek db do kwadratu, długość odcinka db do kwadratu, no a to jest ob plus x do kwadratu. A OB jest równe C'. No i rozwijamy to sobie po obu stronach tej równości. No i dochodzimy do takiej sytuacji, że coś tu nam się uprości. Po lewej i po prawej stronie tej równości uprości nam się C kwadrat przez 4 i uprości nam się także X kwadrat. Także te kwadraty X-a nas ominą tym razem. No i po przeniesieniu minus cx na lewą stronę, a kwadrat na prawą stronę, dostaniemy takie równanie i cx, bo cx będzie nam potrzebne, to jest po prostu b kwadrat minus a kwadrat przez 2. No i teraz możemy policzyć oc do kwadratu z trójkąta prostokątnego cdo. Przypominam, trójkąt jest prostokątny, bo to jest wysokość h, tak? Czyli ona jest spuszczona pod kątem prostym na ten bok. No i co do kwadratu to jest h kwadrat plus x kwadrat, no ale h kwadrat to jest tyle, to już te h kwadrat mamy tutaj rozpisane, także możemy sobie to po prostu jakby skopiować. No i jak dodamy do tego x kwadrat, to minus x kwadrat plus x kwadrat się uprości, czyli zostanie tyle i za cx, mówiłem, że będzie potrzebne cx, tylko można podstawić to, co wyliczyliśmy powyżej. No i dalej to zostaje po prostu ćwiczenie z algebry, pokazujące notabene, dlaczego algebra jest taka istotna, no bo trzeba to sprawdzić do wspólnego mianownika, nie pomylić się, zauważyć, że tu jest a kwadrat plus b kwadrat, no ale a kwadrat plus b kwadrat zgodnie z tym naszym założeniem to było c kwadrat. Tutaj się nam trochę wściekł edytor matematyczny, zobaczymy, może się go tym razem da udobruchać. Nie,
nie da się udobruchać, nadal jest na nas zły, więc na tą końcóweczkę proszę nie patrzeć. No, jak się to wszystko obliczy, no to 2c kwadrat minus c kwadrat to jest c kwadrat przez 4, od c do kwadratu jest równe c kwadrat przez 4, czyli c przez 2 do kwadratu, a zatem oc, ponieważ c to jest dodatnia liczba, a OC to jest długość odcinka, też dodatnia liczba, no to równa się C przez 2. No i doszliśmy do tego, co żeśmy sobie obiecali. To znaczy, że OC równa się OB albo OC równa się OA. Innymi słowy, to są promienie okręgu opisanego na tym trójkącie, a kąt ACB jest oparty o dokładnie półokrąg, czyli jego miara jest dwa razy mniejsza niż miara kąta półpełnego, czyli jest kątem prostym. Prawda, że ładne twierdzenie?